Jest godzina, nie wiem, gdzieś koło 20. No za, nie, za w pół do, jest w pół do 19. Pół do 19, tak po naszemu, po waszemu jest trochę inaczej. Niedługo idziemy na zabawę, może gdzieś tam jest jakaś zabawa, być może tam się dzisiaj przejdziemy, o tam gdzieś, nawet słychać, nie wiem czy mikrofon to zbierze. I co, dzisiaj nic nie robiliśmy, nie? Opalaliśmy się w 30 stopni mniej więcej, co? No, nie, opalaliśmy się, jeździliśmy po mieście z Jackiem od sklepu do sklepu, kupowaliśmy różne fajne rzeczy. A zabawa polegała na tym, że jeździ się na pace tutaj, bo tutaj jest jedna z takich atrakcji, że można jechać sobie normalnie, jak się ma pick-upa, czy jakiś taki odkryty samochód, to sobie na dachu można jechać, czy na pace, więc oczywiście wszyscy chcieliśmy jechać na pace. Co dawało takie fałszywe wrażenie chłodu, bo ten wiatr tak w twarz, tak jak na Titaniku. Nie wiem, jak czy się stanie z przodu. Tak, tutaj Dawid jakiegoś takiego zooma zrobimy na Dawida, tak? No nie za dużo widać, ale po koledze Darku będziecie to dobrze widzieć. I to dało takie fałszywe poczucie chłodu, a to jednak słońce robiło swoje, a słońce jest dosłownie nad nami, tak? I dla tych, którzy się zastanawiają się, czy nie ma za tu mandatów, właśnie, propo. Jazda na pace jest legalna, ale rozmowa przez telefon, karana jest mandatem w wysokości, pamiętasz? $50. $50. Tak. W zeszłym tygodniu Jacek dostał mandat $50, no bo chyba policji brakowało na paliwo, tak? Ale na pace można jeździć, w 40 na małym pick-upie, na przykład o takim jak ten, tutaj taki jeden stoi, o taki, o na przykład taki jak ten, nie? W sumie co robiliśmy? Właśnie o tym chcieliśmy zakupy. Pogadać, zakupy, tak, robiliśmy zakupy, moi drodzy, wszystko jest drogie, znaczy inaczej, to co jest afrykańskie to jest dosyć tanie, tak, bo mąka kukurydziana jest tańsza niż w Polsce, tak, ale z tego co kupiliśmy, chyba jedna z tych... Z tego co kupiliśmy, no to na przykład sól, pół kilo soli kosztuje $0.5. W miarę okej cena. Pół kilo, u nas się na kilo kupuje. Za złoty coś. No nie wiem, no właśnie, więc trochę drogie. Banany tutaj, mam paragony, więc mam. No kupiliśmy banany, ale to cena za kilogram, a nie to na ile kilogramów, więc to wam nie powiem. Okej, z tego już nic nie wyczytamy. Co tu mamy jeszcze takiego ciekawego? Jogurt naturalny, 500 gramów, kosztował 9900 kłaczów, tak? Czyli... $1 to jest 5100 kłaczów około, czyli jogurt naturalny kosztował $2. 6 zł, pół litrowy jogurt naturalny. No to chyba czyli sporo. Dokładnie. Chleb 700 gramów, $1. No to całkiem przyzwoicie. Jabłka, moi drodzy, wiecie ile jabłka kosztują? Są droższe jak banany i wszystko, są najdroższymi owocami tutaj. Bo sprowadzane z Europy, no. Jabłka kosztują $1.50 za sztukę. I to takie malutkie. Mogliśmy pokazać, ale nie wzięliśmy z sobą. Bez sensu zupełnie. Cała masa rzeczy na komary. No to takie jak w Polsce w sumie. No kiełbasy drogie. Woda mineralna, 5-litrowa, kosztuje $2. Trochę ponad $2, 2,10 mógłbym powiedzieć, za 5 litrów wody, no to tak 6-7 zł, no to w sumie tanio, więc jeżeli ktoś powiedział, że woda w Afryce jest droższa niż Coca-Cola czy paliwo, no to jest w błędzie, woda jest tania jak woda. Okej, z tego paragonu już mi nic więcej nie wyczytamy, te paragony też mogłyby być jakieś takie ciekawsze. Tutaj co, też woda, bułka, o! Bułka kosztuje, moi drodzy, jedna bułka, taka z pestkami różnych tam nasion, tak, kosztuje ponad $2. O, sporo. Ciekawe, nie? No i teraz, no i w sumie tyle, co z tych paragonów wyczytamy. Aha, i co jeszcze wyczytamy? Moi drodzy, VAT na żywność 16%. 16% u nas tak. Na 7 czy 8. No bo Zambia to jest taki strasznie opodatkowany kraj. I to nie tylko jeżeli chodzi o te VAT-y czy dochodowe, o te sprawy się dowiemy jeszcze więcej się dowiemy. Natomiast... Można jeszcze wspomnieć, ile będzie was kosztował wypad na pizzę z rodziną. O, pizza z rodziną, tak. Pizza, 3 pizze kupiliśmy i 6 Coca-Coli półlitrowych. 250 tysięcy kłaczów. Czyli to jest jakieś $50, tak? $50 za 3 pizze. W sumie sobie nie pojedliśmy. I nie za wielkie. Nie za wielkie, więc no,
trochę drogo, nawet bardzo, tak? Z tego co wiemy, pani, która sprzedaje te pizze, zarabia miesięcznie około 200 dolarów? Tak, pani, która sprzedaje pizzę, zarabia około 200 dolarów. Nauczycielka taka... Akademicka w szkole średniej 800 dolarów, taka, która perfekt zna angielski, to około 800 dolarów. Więc my też będziemy musieli koło tam 600 płacić naszym, więc trochę też moje wyobrażenie tutaj padło. Natomiast urzędnik, byle jaki urzędnik, może nie byle jaki, no urzędnik, tak? 2000 dolarów. Tak? I co ciekawe, rząd Zambii zatrudnia aż połowę prac, które są wykonane tutaj w kraju, zatrudnia, daje rząd. Tak, i to tak jak w Polsce w sumie. Połowa? Tak, w Polsce ponad połowa to budżetówka, więc... No taki mały komunistyczny kraj, znaczy duży, ale ma tylko 13 milionów mieszkańców. Wszystko jest drogie. Na przykład macie samochód, tak? Przegląd techniczny samochodu jest obowiązkowy co 5000 km. I Jacek mówił, że na ostatni wydał chyba 700 dolarów. Na ostatni przegląd, co 5000 km. A ten przegląd to był zwykły przegląd, no i klocki mu wymienili z przodu. I chyba tyle. No. I tyle co zrobili. 700 dolarów przegląd i co 5000 km trzeba zrobić, więc straszne. A gdyby wziąć pod uwagę najbogatszy kraj Afryki, Botswanę, tam w ogóle nie trzeba żadnego przeglądu technicznego robić, tylko no, co się kulka, to jedzie po drodze, tak? Więc policji jest bardzo dużo. No. Chyba co chwilę to była jakaś policja. No i co? No i tyle takich doświadczeń z dzisiejszego dnia.